Cześć, witajcie, z tej strony Adek. Witam Was bardzo serdecznie w pierwszym vlogu z prac polowych Makronikiem X6-440. Dzisiaj ruberujemy po przemysłu ozimej. Tata wozi obornik X16-14. Jak widzicie, robota idzie na dwa ciągniki. Bardzo dobrze, sprawnie. Ja sobie po godzinkach pracy właśnie zasuwam z gruberem. W sumie to tak naprawdę to był pierwszy vlog z kabiny ciągnika podczas prac polowych. Nie wiem jeszcze, co Wam tu będę mówił, co Wam będę tu opowiadał. Przy okazji muszę jeszcze kontrolować cały sprzęt. Jedziemy z prędkością 10 km na godzinę. Ciągnik jest ustawiony tempomat na 1726 obrotów. Około 1750, jak mi tutaj właśnie wskazuje licznik. No i co my tutaj jeszcze mamy? Spalanie na godzinę około 18 litrów. W tym wypadku poruszamy się trzecim biegiem. Zakresem, jak ja to mówię, lucikiem. No i na trzecim półbiegu power shift. Tak poruszamy się w pracach polowych. Ciągnik mi się wydaje, że nie ma ciężko, choć spalanie po oborniku, po rozrzuceniu obornika wydaje mi się nieco większe niż na czystym polu. Dojeżdżamy do obrocia, wyłączam sobie tempomat, dojeżdżam już na razie ręcznym, włączam rewers, sprzęcik oko góry, kierunek jazdy do tyłu. No niestety, moi drodzy widzowie, nie mam nikogo, kto by mógł kręcić mnie podczas prac polowych, więc zdecydowałem się, że nagram dla Was vlog z kabiny ciągnika, żeby coś mieć na kanał. Myślę, że to źle nie wypadnie, bo spodoba Wam się taki rodzaj materiału na moim kanale. Miałbym kamerkę GoPro, to byłoby z głowy coś nagrywane. Myślę, że czegoś do głowy niestety nie ma. Że tak powiem, zbędny wydatek jak na ten moment. Kupiłem jedną kamerę, kupiłem drona. Więc myślę, że nie ma co tutaj inwestować więcej. Tym bardziej, że nie zarabiam z tego kanału, prawda? Jest to kanał typowo rozrywkowy, informacyjny, można powiedzieć edukacyjny. I w sumie nie wiem, gadam do Was, nie wiem wcale, jak mnie słychać, jak to wypadnie. W ogóle to nagranie, jeżeli nie wypadnie, no to po prostu go nie wstawię. A jeżeli nie będzie tak źle, no to będziecie mnie oglądali. Całkowicie inna praca jak Ursusem 16-14. Przeskok technologiczny odczuwalny, jednak to jest 31 lat różnicy. Co prawda seria X6 440 produkowana jest od 2014 roku. Wówczas właśnie pojawiła się na rynku. Przeszła, nie wiem, 2 albo 3 lifty. Chyba 2. Maksymalnie paliwy przeszła, wiadomo, normy emisji spalin, te sprawy wizualne, może z zewnątrz nie, ale zmieniły się dźwignie w kabinie, guziki. F-Blue raczej w tej serii było od samego początku, tak nie, nie wiem dokładnie, bo te stare katalogi, stare prospekty tych ciągników, no już nie są dostępne w internecie. Nie mam jak zaznajomić się na temat starych modeli, dlatego osobom, które proszą mnie o, czym się pytają się mnie o różnicę między ciągnikami MTX, DTX, XTX, no jest mi już nieco ciężej wytłumaczyć, bo sam nie wiem, a sam jestem też ciekawy. Jeżeli ktoś wie, to śmiało
niech mnie zapozna z tymi informacjami. Ogólnie mam w planach nagranie tego TDX-a, co ostatnio wam wróciłem, pod kurwa grobolu za krzewo, TDX 190. Mam w planach nagranie tego ciągnika, na razie jest na dotarciu, bo naprawie serwisowej na grobolu za krzewo. Rozmawiałem dzisiaj z właścicielem. No może coś się uda nagrać z tym ciągnikiem, bo sam jestem go ciekawy. Potwór to jest, jednak to jest szóstka, nie czwórka. No i to jest ogromny ciągnik na takie gospodarstwo jak tutaj. Ja tak powiem, że sami urzęduję, no to byłby przesadzony, tak? Ten co tutaj właśnie jeździ jest moim zdaniem jak najbardziej optymalnym sprzętem. Dojeżdżamy do nas od tego wchodzia. Dobra. Sprzęcisko. Ogólnie z maszyny jestem bardzo zadowolony. Skrzynia mi się bardzo podoba w tym traktorze. Co prawda mamy 3 półbiegi, tak jak już wiecie, ale moim zdaniem to jest świat. I tak praktycznie, tak sobie myślę, że właśnie tak jak robię te 1700-1800 obrotów, to jest wystarczająco do tego ciągnika. No ja się przyzwyczaiłem już do tego tempomatu. Lubię ogólnie na tym tempomacie robić. Wygodna sprawa. Ciągnik sam kontroluje praktycznie mi prędkość. No i równiej pracuje, tak? Bo jednak noga jakoś tam idzie za głęboko lub za płytko i te wahania obrotów są. Tutaj tego nie ma. Chyba, że jest faktycznie ciężko, że spadnie na obrotów i zgasi przednik, ale staram się nie doprowadzać do takich sytuacji. No i też staram się bardzo głęboko nie robić, bo ja tu właśnie, jak wiadomo, nowy ciągnik, no to staram się kontrolować te spalanie, ile wychodzi na godzinę, ile na hektar, no to po jęczmieniu miarę, jak zrobiłem, no to wyszło mi 8 litrów na hektar, takie skrócone te wyniki są. Myślę, że to nie jest zły wynik w Uberze, ale że chcę powinien być mniej, no nie używamy, nie mamy. Myślę, że jeszcze chwilę pogadam, no i tyle będzie z odcinka, no niestety z zewnątrz nic nie ponagrywam. Na miniaturkę dam coś fajnego, może ostatnie zdjęcie, co zrobiłem z Luxusa i Makornika właśnie naprzeciwko siebie. Takie spotkanie dwóch pokoleń, taty z synem. Wielu z was pewnie też zastanawia się, dlaczego te na nie inne ciągi. Szczerze mówiąc, nie wiem. Odkąd właśnie pracuję w firmie handlowej Agropą za Krzewo, zaznajomiłem się z marką Zepa, zaznajomiłem się z marką McCormick, która wróciła do Agropolu pod innym patronatem. Nie mamy Romanowskiego, tylko mamy Argo Tractors. No i jako dealer jesteśmy też importerem tych ciągników. Porównując sobie te dwie marki, no to stwierdziłem, że dobrym wyborem będzie właśnie McCormick, a zawsze marzył mi się ciągnik marki John Deere. No i wiele osób, jak stawiałem w internet zdjęcia, nie teraz, tylko wcześniej, jak próbowałem właśnie troszeczkę ludzi zaznajomić na paru grupach właśnie z marką McCormick, no to że no, i pytali się o John Deere i tak dalej, były zapytania, no to ja mu podsuwałem jako alternatywę McCormicka, no to często gęsto zostałem wyśmiany, do czego, co ja porównuję do John Deere'a, tak? John Deere wspaniały. Nie powiem, bardzo podobają mi się te ciągniki. Zawsze to była moja ulubiona marka. Teraz niestety jest to McCormick.
Niestety dla John Deere'a 20M nam zmalał. Mamy na tej mniejszej osi, przepraszam, na rozstawie osi 2.40, nie tak jak było wcześniej, 2.58. No to bardzo nam zmalał ten ciągnik. No i zdrożał przede wszystkim. Jest droższy od 620M na właśnie tym większym rozstawie, co był. Tutaj jeden też właśnie ze znajomych, kupując John Deere'a jeszcze do swojego gospodarstwa, no to właśnie załapał się jeszcze na tego większego 620M, no bo był świadomy właśnie wzrostu cen na tą mniejszą M-kę. Nie dosyć, że mniejszy ciągnik, to droższy. Tutaj ten ciągnik, mimo że ma opcję kół mniejszych niż John Deere 690-620M, no to jest na długość większy. No i też oszczędny silnik ma. No nie wiem, jak John Deere wypadał w tych pracach nowych, bo nie mam porównania, bym musiał się tutaj sąsiada zapytać, bo ma właśnie 620M, tego ze ściętą maską. Też w takim kuberze chodzi. Teraz tu widzę na tym polu, co kręciłem u niego spór pszenicy po zimej u Nikolandem CX-em 6080. No to właśnie już nie robi tym małym 620M, tylko widzę, że 650M w kuberze lata. Także no, kuber przełączany z ciągnika na ciało i tak samo w sumie może być u mnie, 16 na Makusie, prawda? Dzisiaj już obejrzałem filmik na kanale Rolnik Szuka Traktora Piotra, ten właśnie z Makornikiem 6040, co odbierałem. Świetną chłopaki robotę zrobili, bardzo mi się podoba montaż. Też szczerze mówiąc, że nie wypadłem, trochę się z siebie pośmiałem. No też jedno z takich marzeń spełnione. Piotrek nagrał ciągnik u mnie. No i też macie ciekawą propozycję na YouTubie do oglądania, tak? Będziecie szukać traktora. Może, a kurczę, podoba mi się ten Makornik. Będę chciał kupić takiego jak Adek. Kupię sobie Makornika. Bo już co prawda nie takiego jak mój, bo już z norma MC-Spalin Stage 5 chodzi. Ciągnik w nowym designie. Nie wiem, jak na żywo wygląda. Na zdjęciu widziałem. Fakt faktem, podoba mi się, chociaż znowu dach kabiny bardziej mi się boi podoba. Ale znowu ci, co mają ładowacz czołowy w takim traktorze, będą zadowoleni, bo dach jest panoramiczny, taki jak w klasie Arionie 400. Znaczy nawet większa ta szyba jest, tak naprawdę mówiąc, bo jest praktycznie na całą szerokość dachu. Może świetnie to wygląda, światła LED już pewnie będą, bo już w piątkę widzę, pojawiają się LEDy. W standardzie chyba nawet, albo nie, w opcji, bo jest wersja premium i wersja efficient z piątce teraz, jak zaprezentowali. No i jedziemy. Trzeba pilnować, czy jak jest słowa po ścięciu, niepopracowaniu, no to możliwe takie sytuacje są. Jeszcze do tego bordu dochodzi, no przeszło. W ogóle bardzo podoba mi się praca tego silnika. Znowu się zatkało. Jako ciekawostkę wam jeszcze powiem. Niedługo do Agropolu przyjedzie parę niespodzianek, więc musicie koniecznie śledzić mój kanał. Jeżeli słyszycie to, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, tego vloga, no to koniecznie napiszcie komentarz, że czekacie na te niespodzianki. Będzie mi bardzo miło. Będę wtedy wiedział, że oglądacie i słuchacie.
Nie powiem wam dokładnie, co tam przyjedzie, bo sam jeszcze nie wiem, dla mnie też to jest niespodzianka. Ale wiem, że coś właśnie ze stajni tej marki, którą się właśnie teraz poruszamy. Krystala widzieliście, wstawiłem parę ujęć, vlog mam nagrany. Szczerze mówiąc, nie wiem, jak wyszedł. Dosłownie, naprawdę nie wiem, jak wyszedł ten vlog. Jutro go użycie. Ja myślę, że ten, co teraz nagrywam, będzie prędzej jak Krysta, czyli dzisiaj wrzucę ten film. Ogólnie jakbym mógł, to bym wrzucał codziennie coś, ale... W sumie piszę wam dwa zetory. Jeden z lipca, zetora Majora, który pojechał do powiatu minowrocławskiego. I piszę wam jeszcze z tego tygodnia Proximę HS110, której nawet nie zauważyłem, że wyjeżdża, ale mam nagrane dwuminutowy mini vlog, jak ciągnik stał już przygotowany do klienta, do odbioru. Także coś tam się wrzuci, jakaś pamiątka będzie. No niestety nie wszystkie ciągniki jestem w stanie nagrać. A szkoda, bo chciałem wszystkie w tym roku nagrać. No i nie wiem ostatecznie, czy wszystkie nagrałem. No w przyszłym tygodniu będę się starał nagrać Krystala wyjazd. Już jakieś tam 3 minuty filmik. Fajnie, jakby klienci decydowali się też na wywiady. Dlaczego wybrali ten ciągnik? Krystal, no to raczej na małym areale robić nie będzie. Jest to szóstka, ogromna szóstka. No to jest bez porównywania większy ciągnik właśnie od takiego Ursusa 1614 czy ZTS-a, no nie? Spotkuj. Także... No też myślałem o Krystalu, o Forterze HD do niepełnosprawstwa. No ale to wszystko jest dużo droższe od tego Macronika. To prawda, ten Macronik jest mniejszy od Fortery HD, ale... No ale tak jak wspominałem w tym pierwszym vlogu z tego ciągnika, że... No jednak komfort jazdy bardziej mi się podoba. No mam w czym przebierać, dwie marki do wyboru. No bo jednak tego McCormicka mamy, moi drodzy. No i dostęp do części też się zwiększył, bo bezpośrednio sobie je importujemy z Włoch, zamawiamy. I też zależy, jakim kurierem zamawiamy, czy szybkim, czy wolnym, to wiadomo, to są koszty większe, jeżeli szybkim, ale zawsze te kilka dni wcześniej mamy, a wiadomo, ciągnik w pracach polowych, jeżeli jest sezon, jeżeli jest natłok pracy, a to jest w sumie jedyny nasz ciągnik w gospodarstwie, no to wypadałoby szybko naprawić. To też się muszę tym ciągnikiem nauczyć robić, na 16 się całkowicie inaczej robiło. Całkowicie inne ciągniki. Tu mamy 48 na 16, wygodną skrzynię, bardzo dobrze stopniowaną. A w 16 jednak mamy tych biegów o wiele mniej, 12 na 6, ja mam tą skrzynię wolną, ale lepszą. Ja właśnie zawsze myślałem, że skrzynia ta, co mam, to jest ta gorsza, bo każdy mówi, ta 12 na 6 to gorsza, bo mniej przełoży. A okazuje się właśnie, że jest mniej awaryjna, praktycznie bezawaryjna ta skrzynia. No bo tak naprawdę przez ten czas odpukać, co ten ciągnik 16-14 robi w tym gospodarstwie, a ponad 1/3 swojego żywota jest w gospodarstwie tutaj moich rodziców, no to fakt z faktem wszystko się odbywało bez awarii. Awarii skrzyni, bo jakieś tam drobne były, no nie? Ale to wiadomo, wiekowy ciągnik zużywa się, prawda? No jeszcze przejazd powrotny i to, co miałem dzisiaj zrobić, to zrobione, bo tak sobie ratami robię po robocie codziennie. Wczoraj, przedwczoraj, no i pewnie, no nie, jutro niedziela, to pewnie nic się robić nie będzie.
mogę się doczekać, jak ten ciąg będzie sprawować się w Orce. Jestem ciekawy spalania. No i ogólnie jak szczur są gotowe, będzie sobie radził, bo rzadko kiedy w internecie jest pokazany szczurką obrotową. Zazwyczaj z trójką z tymi wielkimi okładniami, albo dwójką z wielkimi okładniami, bo we Włoszech to wiadomo, te ciągniki całkowicie z innym sprzętem wchodzą. Jest jeden taki fajny filmik, może wrzucę linka do niego w opisie, gdzie właśnie ciągnik Landini i ciągnik właśnie taki sam jak tutaj ja mam, tylko ze skrzynią bezstopniową. Właśnie działa sobie w czwórce obrotowej Ferdelanda, jak tam dobrze zobaczyłem. No i właśnie tym filmem sugerowałem się, że spokojnie powinien dać sobie radę właśnie z czwórką obrotową Unia, tym bardziej jest nieco mniejsza jak tam właśnie z filmu. Tutaj kurczę, ze względu, że jest jeszcze w zanadrzu piąty korpus do tego kruga, no to myślałem właśnie, żeby jeszcze popróbować go w piątce obrotowej, ale boję się, żeby jednak nie uszkodzić tego silnika. Czwórką zresztą będzie szybciej szły. No i na dzisiaj będę miał koniec, także praktycznie ten vlog z wami po robocie będzie.